Wieczysta Kraków to bez wątpienia jeden z najciekawszych projektów we współczesnej polskiej piłce. Potężne pieniądze i wielkie nazwiska zostały ściągnięte do klubu z Ligi Okręgowej, aby systematycznie przemierzać kolejne szczeble rozgrywkowe. Chociaż początkowo awanse przychodziły gładko, to z czasem wyniki przestały być tak imponujące, co doprowadziło do rozpoczęcia trenerskiej karuzeli. Spróbujmy więc odpowiedzieć, czy projekt Wieczystej Kraków okazał się niewypałem, jak wskazuje na to opinia publiczna, czy może mimo podwinięcia się nogi, nadal jest to dobrze rokujący klub piłkarski. Zapraszam do oglądania Futbol bez cenzury. Standardowo też pełnoletnim osobom przypominam, że cały czas możecie odbierać prezent od sponsora kanału Betfan. Rejestrując się z linku w opisie, otrzymujecie bonus 200% od dokonanej wpłaty. Link w opisie, a my przechodzimy do meritum. Wieczysta założona została 81 lat temu. Przez większość swojej historii nie występowała wyżej niż na czwartym szczeblu rozgrywkowym. Jeszcze w sezonie 2017-18 żółto-czarni zajęli dopiero 11 miejsce w lidze okręgowej, zaledwie drugie nad grupą spadkową. Jednakże losy drużyny miały się wkrótce odmienić, a wszystko dlatego, że pojawił się bogaty inwestor. Wojciech Kwiecień, właściciel sieci aptek Słoneczna, od lat powiązany z polską piłką, a w szczególności z Wisłą Kraków. Z informacji, do których dotarła Gazeta Wyborcza, wynika, że Kwiecień od lat wspierał finansowo Wisłę. W 2016 miał z własnej kieszeni wyłożyć około 500 000 zł na transfer Petara Brleka, a w zamian symbolicznie na 4 lata otrzymał prywatny dostęp do stadionowego skyboxa. Biznesmen przez lata aspirował do wykupienia udziału w Białej Gwiazdy, jednakże turbulencje, które spotkały ten klub, sprawiły, że zaczął spoglądać w innym kierunku, mianowicie na zespół, który można zbudować od podstaw. Początkowo miał skupić swoją uwagę na Karpatach Krosno, lecz władze miasta nie były zachwycone takim pomysłem. W taki sposób padło na Wieczystą, mały zespół z osiedla, na którym wychował się biznesmen. Rewolucja przy ulicy Chałupnika rozpoczęła się w 2018 roku. Wtedy w klubie w roli dyrektora sportowego zatrudniony został wielokrotny reprezentant Polski, srebrny medalista z 82 roku Andrzej Iwan. Do drużyny zawitał również jego syn Bartosz, dobrze znany kibicom chociażby Górnika Zabrze. Oprócz tego do klubu trafiło trzech zawodników z krakowskiego Hutnika, który, co warto dodać, w rozgrywkach 2017-18 wywalczył awans do trzeciej ligi. Już wtedy żółto-czarni zespołu z końcówki tabeli Ligi Okręgowej stali się kandydatem do awansu, zajmując drugie miejsce w krakowskiej okręgówce, przegrywając tylko ze Skawinką z Kawina. To tylko zachęciło inwestora do dalszego wkładu i w sezonie 2019-20 sprowadzono 15 nowych zawodników. Wśród nich największym nazwiskiem był Michał Miśkiewicz, który w swojej karierze był zakontraktowany w AC Milanie, Kijewo czy Feyenoordzie. Największym zaskoczeniem był transfer Emanuela Kumacha, perspektywicznego zawodnika mającego na swoim koncie występy w reprezentacji Gany do lat 20. I chociaż z zasady zawodnicy przychodzili za darmo po zakończeniu kontraktu w dotychczasowym klubie, to jednak mogli liczyć na spore zarobki nawet na poziomie ekstraklasowym. Mimo to nie przyniosło to awansu do czwartej ligi, ponieważ odwołano rundę wiosenną, a Wieczysta z dorobkiem zgromadzonym jesienią zajęła drugie miejsce w tabeli, o punkt przegrywając z rezerwami Garbarni Kraków. Przełom nareszcie nadszedł w rozgrywkach 2020-2021, kiedy klub pogromił resztę ligi, zdobywając 90 bramek, jednocześnie tracąc zaledwie 5. Jednak nie tylko wyniki przykuły uwagę mediów. W tym sezonie do drużyny dołączyło kolejnych 11 zawodników, w tym Majewski, znany z występu w Ekstraklasie, ale również w Nottingham czy Huddersfield, ale przede wszystkim wielokrotny reprezentant Polski, zawsze dbający o pozytywną atmosferę w zespole, Sławomir Peszko. Można powiedzieć, że oprócz sportowego przełamania na Chałupnika zawitał również wzrok całej piłkarskiej Polski, a głośne nazwiska, oprócz aspektów stricte sportowych, miały wzbudzić medialne zainteresowanie. I automatycznie przerodziło się to na wyższą frekwencję. Stadionowe trybuny zaczęło regularnie odwiedzać po kilkaset widzów. W 2020 roku trener Przemysław Cecherz zapowiadał, że celem klubu będzie wygrana we wszystkich meczach w perspektywie 3 najbliższych lat, co oznacza, że miał on dotrzeć do poziomu centralnego niepokonany, czego, jak historia pokazała, nie udało się zrealizować. Sezon 2021-2022 przeszli jak burza, odnotowując zwycięstwo w czwartej lidze i wygrywając baraże decydujące o awansie do trzeciej ligi. Sensacyjnie doszli także do 1/16 finału Pucharu Polski, w której jednak ulegli Garbarni aż 0-5. Podczas okienka transferowego znowu zrobiło się głośno, ponieważ ściągnięto byłego zawodnika z Łazienkowskiej, strzelca bramki przeciwko Realowi Madryt, Thibaut Moulin. W tym samym czasie zaczęto rozwijać również drużynę rezerw, do której oddelegowano część zawodników.
zawodników. Niestety już wtedy zaczął objawiać się największy problem klubu, mianowicie zawyżone oczekiwania. Zwolniony został trener Przemysław Cechesz pomimo bardzo dobrych wyników, bowiem pod jego wodzą żółtoczarni zajmowali pierwszą lokatę w lidze, uzyskując komplet punktów. Na jego miejsce sprowadzono jednego z najbardziej utytułowanych polskich trenerów, Franciszka Smudę. Za kadencji Franca klub kontynuował politykę ściągania doświadczonych zawodników. W zespole pojawili się znani z ekstraklasowych występów Michał Mak czy Błażej Augustyn. Co prawda skład zaczęto uzupełniać klubowymi wychowankami z drużyny do lat 19, ale ich poziom okazał się być niewystarczający. Jednak warto na chwilę się zatrzymać i docenić wpływ w rozwój młodzieży. Wojciech Kwiecień zainwestował w rozwój akademii, sponsorując sprzęt czy liczne wyjazdy. Mimo wszystko trzecia liga brutalnie zweryfikowała taki sposób zarządzania. Z klubem pożegnał się Smuda i Marzec w trakcie sezonu, a tuż po Łobodziński, czyli łącznie trzech trenerów. Do tego część starszych zawodników, którzy albo skończyli kariery, albo wrócili w rodzinne strony. Mimo większości pozytywnych wyników, włodarzom zabrakło cierpliwości, co przerodziło się w żonglerkę na ławce trenerskiej. Wystarczy wspomnieć, że od odejścia Smudy w sierpniu 2022 drużynę obejmowało 5 kolejnych trenerów, licząc tymczasowo powołanym do roli szkoleniowca Sławomirem Peszko. Rekordzista Rafał Jędrzczyk oficjalnie funkcję szkoleniowca pełnił przez zaledwie 6 dni. Z tą wieczystą to jest tak, co powtarzam, że to nie jest mój błąd. Dałem się namówić na wieczystą, ale nie oszukujmy się, taki projekt bez cierpliwości działacze nie ma sensu. Poza tym to też nie jest tak, że ktoś mnie stamtąd wyrzucił, po prostu skończył mi się kontrakt. Docelowo jestem przekonany, że zrobiłbym awans w tym sezonie, bo mógłbym dobrać takich zawodników, jakich chciałem. W taki sposób o rozstaniu żółtoczarnymi wypowiadał się Wojciech Łobodziński, będący trenerem krakowskiej drużyny przez zaledwie 3 miesiące. Ale nawet biorąc pod uwagę komplikacje na ławce trenerskiej, Wojciech Kwiecień cały czas inwestuje w drużynę. Według pogłosek przekazywanych przez media, gwiazdy zespołu liczyć mogły na pensję w wysokości około 50 tysięcy złotych za miesiąc. A to są kwoty, których nie powstydziłby się ekstraklasowy zawodnik. W ostatnim oknie transferowym do drużyny dołączyli Michał Pazdan oraz Jacek Góralski, wywołując niemałą sensację. Człowiek jest zaangażowany, nie ma z mojej strony czegoś takiego, trzecia liga jakoś to będzie. W pewnych meczach trzeba agresywnie zagrać, ale na koniec i tak wychodzi jakoś piłkarska. W taki sposób komentował swoje występy Michał Pazdan. O ile w jego zaangażowanie w projekt łatwo jest uwierzyć, to inne wnioski nasuwają się po obserwacji ostatnich poczynań Jacka Góralskiego. Ten w ostatnim czasie zasłynął raczej z obraźliwych wpisów w social mediach czy gościnnym występie na scenie u boku Kizo. Oprócz kolejnych głośnych transferów, o dalszej wierze w projekt krakowskiego inwestora świadczyć może modyfikacja planów budowy nowego obiektu. Na wizualizacjach w 2022 roku stadionowa trybuna pomieścić mogła około 2100 kibiców. Tymczasem w jednym z wywiadów Michał Pazdan ujawnił nowe plany. Słuchaj, w grudniu wjeżdża Łopata, będzie stadion na 7000 ludzi w centrum Krakowa. Prawdopodobnie trybuna na 7000 miejsc jest przesadzona i finalnie będzie miała jednak mniejszą pojemność, ale tak ambitne plany świadczą o kontynuowaniu inwestycji i próbie doprowadzenia klubu do pierwszej ligi, a może i nawet ekstraklasy. W aktualnym sezonie można mówić znacząco o zmianie filozofii budowy drużyny. Oprócz byłych reprezentantów kraju, do wieczystej zaczęli dołączać młodzi, perspektywiczni gracze z drużyn ekstraklasowych lub z ich rezerw. Do takiego grona zaliczyć możemy chociażby Dawida Kiedrowicza czy Jakuba Murawskiego z rezerw warszawskiej Legii, ale także Patryka Letkiewicza czy Kaspra Skrobańskiego z Wisły Kraków. Jest to rezultat zmiany dyrektora sportowego w klubie, którym został wieloletni działacz Wisły Kraków Zdzisław Kapka. W stolicy Małopolski został nazwany niezatapialnym, ponieważ przez lata pełnił różne funkcje od skauta po prezesa klubu. Po serii przetasowań składu oraz braku stabilności na ławce trenerskiej nowym szkoleniowcem nieoczekiwanie został Sławomir Peszko, który zastąpił na stanowisku Macieja Musiała, pod którego wodzą wieczysta rozegrała 8 meczów, w 5 zwyciężając, jednocześnie w aż 3 musiała uznać wyższość rywali. Sam Peszkin o okolicznościach swojego zatrudnienia opowiadał w jednym z wywiadów. Trochę dziwna sytuacja, bo to szybko się wydarzyło. W poniedziałek po wygranym meczu u siebie pojechałem do prezesa chwilę pogadać. Wiedziałem, że nie dogaduję się z Maćkiem Musiałem. Nie tylko chodziło o wynik sportowy, ale też o relacje między prezesem a trenerem. Powiedział, że on już nie widzi dalszej współpracy i zaczął wymieniać nazwiskami, dzwonić. Jeden mu odmówił, drugi miał ważny kontrakt, trzeci się nie dogadał finansowo. Tak już siedział i powiedział do mnie: a ty jaką kategorię możesz prowadzić? Odpowiedziałem, że do drugiej ligi, a on na to: no to byś to wziął tymczasowo, przygotowałbyś ich na krzo. Myślałem, że to żart, ale jednak nie. Emerytowany zawodnik, przynajmniej z pozoru, mógł wydawać się zaskakującym wyborem. Głównie z powodu braku wcześniejszego doświadczenia w takiej roli. Negatywny wydźwięk wywołało również ogłoszenie go jedynie w roli tymczasowego trenera, co znacząco odbiega od terminu
stabilizacji. W swoim trenerskim debiucie Peszko zwyciężył 1-0 z Krzo. Jednak wycinki z meczu obiegły media społecznościowe, ponieważ goście kuriozalnie bronili wyniku 0-0, przetrzymując piłkę na swojej połowie. Teoretycznie Peszko stara się wprowadzić wysoki pressing i doskok do rywala. I skutkuje, 29 zdobytych bramek w ostatnich 9 spotkaniach. Trener dostrzega również młodszych zawodników i walczy z graniem za zasługi, jednocześnie mobilizują starszyznę. Finalnie wygrał rundę jesienną z dorobkiem 41 punktów, wyprzedzając drugą Awię Świdnik o 3 punkty. Pozwala to spokojnie przygotować się do wiosennego wznowienia rozgrywek i walki o promocję na poziom centralny. Na pewno pomogło tu zdobyte doświadczenie w roli zawodnika oraz wcześniejsze zżycie się z drużyną, której medialną twarzą stał się on sam. To bardzo pozytywna postać, taki też jest w szatni. Cały czas ma z drużyną dobry kontakt, potrafi ją scalić. Zawsze można z nim porozmawiać, ale jako trener bierze odpowiedzialność za wyniki, tak o pracy z nowym trenerem mówił Rafał Pietrzak, były zawodnik Lechii Gdańsk, a aktualnie jedna z kluczowych postaci w składzie. Czy zatem można powiedzieć, że projekt Wieczystej zakończył się fiaskiem? Na ten moment nie. Chociaż na dłuższą metę zawiodła polityka ściągania doświadczonych zawodników z koszonymi wysokimi płacami, przez co zabrakło równowagi w składzie i realnego udziału młodszych graczy. Z pewnością momentami właścicieli klubu cechuje brak cierpliwości i nieustająca presja na idealne wyniki. Jednakże pojawił się promyczek nadziei, nieoczekiwany sukces doświadczonego zawodnika w roli szkoleniowca. Pytanie, czy utrzyma się to długofalowo? Nie pozostaje nam nic innego niż obserwować dalszy rozwój sytuacji, czy przy Chałupnika uda się zbudować kolejny ekstraklasowicza ze stolicy Małopolski, czy może jednak ciągłe zmiany i niezrównoważona polityka transferowa doprowadzą do klęski projektu. A jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Zachęcam oczywiście gorąco do dyskusji w komentarzach. Nowe osoby do subskrypcji kanału, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.